Kiedy jestem sam w domu, lubię słuchać muzyki w radiu, bo to jak podążać za kimś, kto przedstawia swoją opowieść. Ciekawe, czy w niebie panuje cisza, czy aniołowie cały czas grają dla zbawionych? A rzeczywistość? Jak pięknie byłoby znaleźć złoty środek między ciszą a muzyką, między samotnością a rozmową z drugim człowiekiem. Moja muzyka to ogrody kwiatów, każdy z nich mówi: patrz na mnie. Kobieta jest jak rajski kwiat. Jest różą, która ma ostre ciernie. Kiedy spróbujesz zamknąć ją w ramionach, może dotkliwie cię poranić. Róża jest po to, aby pisać o niej wiersze. Kiedy delikatnie ją dotkniesz, odpłaci pięknem szkarłatnej czerwieni, bo ciernie kryją głębie jej wnętrza. Kiedy rodzi się nowe życie, może stać się cud przemiany. Wtedy nawet zła róża może stać się dobrą. Ogrody. Jest to wiersz o oswajaniu samotności, także o oswajaniu drugiej osoby. Próbowałem tu opisać tajemnicę kobiecości. Jest taki utwór Sinead O'Connor, The Lion and the Cobra, czyli Lew i Kobra. Róża z cierniami, oto kobieta.